Kochani, wyciągamy dalej Biblię. Się dowiedziałem, że ją macie, dlatego że ksiądz Piotr napisał do wszystkich, żeby wzięli, ale to tym bardziej ją wyciągnijmy. I otwieramy jeszcze raz na Dzieje 1:8. Otrzymacie Jego moc. Nawet jak, powiemy sobie, a po co wyciągać, bo przed chwileczką to czytaliśmy, chcemy przeczytać to samo w inny sposób. Także otwórzcie, żeby przeczytać to samo w inny sposób. Dzieje 1:8. Dlatego, że temat poprzedni był modlitwa indywidualna. I spojrzeliśmy na ten temat jako na modlitwę indywidualną. Teraz mamy powiedzieć sobie o modlitwie wspólnotowej i spojrzymy na to samo jako na modlitwę wspólnotową. I ten fragment będzie nam mówił co innego. To jest cała umiejętność czytania Pisma Świętego w kontekście do mnie, gdzie ja teraz jestem. A zatem od wersu 6 idziemy. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im Jezus: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i w Szczecinie i aż po krańce ziemi. Dobrze, to teraz zobaczcie, to słowo do wspólnoty. Czy wszyscy jesteście we wspólnocie jakiejś? Jak nie modlitewnej, to przynajmniej parafialnej, prawda? Tak, to wtedy jesteśmy wszyscy. To teraz zobaczcie, w kontekście teraz wspólnoty. Zapytywali go zebrani, czyli wystarczyło, że dwóch albo jeden ze wspólnoty zaczął stawiać dominujące pytania i się okazało, że cała wspólnota była w tym pytaniu. Wystarczyło we wspólnocie jeden albo dwie osoby, a może więcej, które zaczęły pytać Jezusa o sprawy polityczne, to mogą być sprawy inne niż chce Jezus. Nie muszą być polityczne. Inne niż chce Jezus. I cała wspólnota była w tym pytaniu. Cała wspólnota była tym zainteresowana. I Jezus pokazuje całej wspólnocie: idziecie w złym kierunku. Całej wspólnocie mówi: nie wasza to rzecz. Nie mówi: nie twoja to rzecz, ty, który pytasz. Opuść wspólnotę, bo źle pytasz. Tylko: nie wasza to rzecz i poślę na was Ducha Świętego. A gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie świadkami. Czyli Jezus pokazuje w tym fragmencie, rozeznanym na nasze forum, że nie tylko upomina się o serce indywidualnie, ale upomina się o nasze wspólnoty i również, że w naszych wspólnotach możemy iść w złym kierunku. Spotykać się na modlitwie, pytać Jezusa. Może słyszeliśmy konferencję, powinno być trochę więcej Biblii na spotkaniu, to więc bierzemy więcej Biblii i idziemy w złym kierunku. Powinno być więcej ciszy na spotkaniu. Słuchamy, zadając złe pytania. Zobaczcie, że możemy zrobić we wspólnocie coś, kto nam mówi coś z boku, ksiądz, ktoś nam coś podpowiada, robimy to, ale efekt jest taki, że dalej idziemy w złym kierunku. To nie znaczy, że w naszej wspólnocie jest źle, tylko to słowo nam pokazuje, że Jezus posyła Ducha Świętego, aby prowadzić w dobrym kierunku wspólnotę, aby doświadczała nawrócenia. Wspólnota apostołów potrzebowała nawrócenia. Wspólnota apostołów, to tym bardziej nasze wspólnoty potrzebują nawrócenia. Chciałbym powiedzieć o takich dwóch spotkaniach, które mamy wspólnot. Jedno spotkanie wspólnoty to jest Eucharystia, a drugie spotkanie wspólnoty to są spotkania modlitewne, w których uczestniczymy. To są dwa miejsca, które możemy przeżywać jako modlitwę wspólną. Oczywiście mamy też modlitwę rodzinną, mamy modlitwę małżeńską. Znowu jako proboszcz
trochę mnie to bawi, że jestem proboszczem. Powiem wam, że 3 miesiące po tej nominacji było takie spotkanie w kościele, ja siedziałem w ławce i lider mocny w duchu mówi do mikrofonu: prosimy ojca proboszcza tutaj, żeby przyszedł. Ja nie reaguję, nie? Prosimy ojca proboszcza, żeby przyszedł i nie ma, a on mnie widzi, że ja siedzę, tylko po prostu nie skumałem, że to jest do mnie. Mówi: Remi, to do ciebie. I wtedy przyszedłem. Także to są, jakoś nie czuję się, że w takich funkcjach jakoś nie jestem takim reprezentantem. No ale dobrze, jako proboszcz podczas badań kanonicznych młodych przed ślubem zawsze pytam, czy się modliliście razem. Czy macie takie doświadczenie, że się razem modliliście poza mszą świętą, że idziecie, bo niestety nie przeżywają dzisiaj ludzie mszy świętej jako modlitwy wspólnej, o czym zaraz powiemy. Natomiast czy macie takie doświadczenie? To muszę wam powiedzieć, że poza osobami ze wspólnoty, a o dziwo w tym gronie to mogę powiedzieć, ze wspólnoty też nie wszyscy nie mają doświadczenia wspólnej modlitwy. I nikt o to nie pyta. To jest jakaś masakra. Małżonkowie idą do ślubu, nigdy się razem nie pomodlili. Nie uklęknęli razem, żeby powiedzieć cokolwiek Panu Bogu, bo to jest zbyt intymne. Inne rzeczy już nie są intymne, tak? Ale to jest zbyt intymne. I no, wtedy zachęcam, zawsze macie jeszcze 2 miesiące, spróbujcie chociaż parę razy pomodlić się razem, uklęknijcie. Zobaczcie, że można otworzyć serce. Małżeństwo, jeśli nie otworzysz duszy przed małżonkiem, jest o tyle mniej związane ze sobą. Co otwieracie się uczuciowo i otwieracie się cieleśnie i finansowo, a duchowo chcecie być oddzielnie. To jest coś do przemyślenia, coś na co warto też i w waszych małżeństwach zwrócić uwagę. Modlitwa z dziećmi to nie jest modlitwa małżeńska. To jest modlitwa rodzinna, bardzo często bardziej edukacyjna z dziećmi. A modlitwa małżonków to jest modlitwa, gdzie małżonkowie usiądą, modlitwa wspólnoty. Małżonkowie usiądą, uklękną i powiedzą: Panie Jezu, przepraszam Cię, że dzisiaj krzyczałam na męża. Przepraszam Cię, bo Tobie się to nie podobało. I mąż to słyszy i zaciera ręce. No to jutro jej powiem. A nie, nie zaciera rąk. Tylko też przeprasza, że żona, że doprowadziłem do tego. I to jest jedność. Nie, że my konkurujemy między sobą, tylko stajemy przed Bogiem otwarci. I my dzisiaj tego bardzo potrzebujemy. Modlitwy wspólnotowej w domach, modlitwy wspólnotowej na mszy świętej, na spotkaniach modlitewnych. Kochani, po Soborze Watykańskim II Kościół wrócił do rozumienia biblijnego wspólnoty i Eucharystii. To nie znaczy, że wcześniej tak nie było, tylko dominowało po średniowiecznych zmianach, dominowało, że Kościół to jesteś ty i Bóg, a właściwie ksiądz i Bóg jako jedno i potem lud pojedynczo, który niech się modli. To była teologia, która była tworzona. To nie jest, że to Pismo Święte czy Bóg tak mówi, ale teologia się rozwija i dominowało coś takiego, że jesteśmy indywidualnie przed Panem Bogiem. Po Soborze Watykańskim II Kościół w teologii wrócił do rozumienia siebie, Kościoła, jako owczarni, że jest pasterz, Chrystus jest tym pasterzem, który idzie między owcami, nie że gdzieś daleko do owiec, gwiżdże na nie, żeby przyszły, tylko pasterz, który jest pomiędzy owcami i tak samo ma być kapłan pomiędzy ludem i idziemy razem, razem wszystko. Nie, że jestem samotną wyspą, świętość indywidualnie, tylko razem. Nawet w zakonach kontemplacyjnych, gdzie się odchodzę bardzo od świata, tam też jest, że muszą być momenty razem. I to się pozmieniało po Soborze Watykańskim II. I również to widzimy w Eucharystii, że w Eucharystii jesteśmy jako wspólnota. Oczywiście możemy się spotkać z takimi sytuacjami, że zwłaszcza u starszych kapłanów, ale to jest różnie, że będzie dalej Ty i Jezus. Ty i Jezus. Nie ma wspólnoty, znaczy jest wspólnota teoretycznie, ale praktycznie pomiędzy każdym musi być ściana. Przypadkiem nikogo nie dotknij i do nikogo się nie uśmiechnij. Tak? Bywa tak.
Natomiast to, co Jezus robi, to nas zagarnia razem, żebyśmy razem przychodzili do ołtarza. I Eucharystia, gdy powiemy dzisiaj msza święta, to my zasadniczo mamy takie myślenie. Biały obrus, piękne kwiaty, wszystko czyste i ładne. Pierwsza Eucharystia, którą nam Pan Jezus pokazuje, to jest mycie nóg. I my do tego wracamy raz w roku. Nie chodzi teraz o to, żeby myć sobie zawsze nogi na każdej mszy świętej, chociaż można. Ale to, co jest przy myciu nóg, to jest wyznacznik Eucharystii. Pan Jezus przez umycie nóg na mszy świętej, które myje każdemu po kolei z apostołów i apostołowie to widzą między sobą, co robi Jezus, pokazując to, jednoczy całą grupę. Nie jesteś sam na mszy świętej. I nie masz być sam. To jest ciało moje za ciebie wydane, czy za was wydane? Za was. A nie za ciebie i za ciebie. To są słowa Pana Jezusa. Do wspólnoty. Na Eucharystii Pan Jezus mówi, to jest z ostatniej wieczerzy, miłujcie się wzajemnie. To są słowa, które Pan Jezus daje podczas mszy świętej. Miłujcie się wzajemnie. Po tym poznają, że się będziecie wzajemnie miłowali. I często jest tak, że my jesteśmy zadowoleni, byliśmy na mszy świętej, żona się pokłóciła z mężem, to ona poszła na 10, od na 11:30, żeby się przy znaku pokoju przypadkiem za bardzo nie spojrzeć na siebie. No bo jak? Tak? I no jest wszystko w porządku. To jest dzisiaj nasze niestety patrzenie. Obowiązek spełniony. Grzechu nie ma, bo byliśmy na mszy świętej. Bogu się to podoba? A w zakonie myślicie, że jest inaczej? To nie tylko, że mąż, żona. To myślicie, że jak sobie tam znak pokoju przekazują, to tak zawsze spojrzą, albo przy ołtarzu nawet jak są? Naprawdę. Czasami jest tak, że tamtą stronę nie patrzę, bo tam siedzi ten... I tyle. I czy to się Panu Jezusowi podoba? On chce, żebyśmy tworzyli wspólnotę, żebyśmy razem podchodzili, razem byli. Stąd na przykład jest ta zmiana chociażby przy Komunii Świętej. Kiedyś było tak, że klękałeś, bo jesteś ty. A dzisiaj jest podkreślone, nie jesteś ty i Pan Jezus. Lud idzie w kierunku. Lud wędruje do Pana Jezusa razem. Musisz mieć doświadczenie, że do Komunii idziemy razem, jako wspólnota, bo możesz się zrobić izolację od Pana Jezusa, od innych ludzi i tylko ja i Pan Jezus. I ja tutaj jestem z Nim, a to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Eucharystia jest doświadczeniem w Kościele, z Kościołem i przeżywaniem wspólnot. I teraz, jak to się dzieje? To się dzieje przez wspólny śpiew, przez gesty, które mamy. I teraz niektórzy wprowadzą coś takiego, niektórzy wprowadzą coś takiego. To już jest wtórna rzecz, ale doświadczenie wspólnoty. To, że ja mam to doświadczenie wspólnoty. I pewne zmiany, które są porobione po Soborze Watykańskim II, które wracają tak naprawdę do Biblii i do tego, co było na początku, są, żebyśmy widzieli siebie nawzajem. Żebyśmy doświadczali, żebyśmy mogli sobie spojrzeć w oczy na Eucharystii. Patrząc na Jezusa, czy możesz popatrzeć na w oczy swoim dzieciom? Możesz? A może nie możesz? Dlatego, że to, co im powiedziałeś wczoraj, to lepiej, żeby oni mnie nie widzieli przy ołtarzu. Może nie widzieli, że byłem u spowiedzi i myślą, że ja z tym idę do komunii. A może oni uważają, że to było okrutne, a ja z tym idę do komunii, bo nie uważam, że to był taki grzech, bo im się należało. To są dramaty, które są i one powinny wychodzić na mszy świętej. To się jeszcze nie zmieniło co do spowiedzi. Sobór zostawił to, co jest, że mamy spowiedź douszną. Czyli mówię księdzu i nikt więcej nie wie.
ale może się stać, że wrócimy do spowiedzi, która była w pierwszych wiekach. Byśmy tego nie chcieli. Że spowiedź jest przed całą wspólnotą. I pokuty nie daje ksiądz, a wspólnota. Może do tego wrócimy, to się okaże. Ale gdyby tak się stało, to będzie powrót. I to było rozgrzeszenie. Wspólnota mówiła na przykład 10 lat poza kościołem. Nie można ci wejść do kościoła, możesz się modlić tylko przed. Bo była apostazja. A innym razem wspólnota za zdradę małżeńską mówiła, dawała inną pokutę. To decydowała wspólnota. A dzisiaj ksiądz powie, Pan Jezus cię kocha, nie martw się, głowa do góry, zmów różaniec, będzie dobrze. W porządku. Zobaczcie, co się zmieniło w kościele. Spowiedź, którą mamy. Może to wróci do wspólnotowego rozgrzeszenia, może nie. Byśmy woleli, żeby nie wróciło. To, co mamy dzisiaj, jest dużo łatwiejsze. Żona nie musi wiedzieć o wszystkich grzechach, mąż nie musi wiedzieć o grzechach. Parafianie nie muszą wiedzieć o grzechach proboszcza, bo to nie tylko, że wy się byście spowiadali dla wspólnoty, ale proboszcz też by się spowiadał przed wspólnotą. Byłyby to trudne rzeczy, tak, ogólnie dla nas wszystkich. I tam nie wiem, czy istniało coś takiego w pierwszym kościele, jak zachowywanie tajemnicy. Chyba nie. Jak czytamy chociażby Didache, to raczej tam tajemnicy nie było, skoro ten starszy, czyli kapłan, napisał książkę o grzechach swojego dziecka. To chyba nie było tajemnic i o dramatach z tym związanych. Także zobaczcie, wspólnotowość, którą ona i tak jest troszeczkę jeszcze ograniczona, ale na Eucharystii jesteśmy razem. To jest modlitwa nas wspólna. U mnie w kościele jest tak, że czy powiem na znak pokoju, czy nie powiem, w małżeństwach dajcie sobie buziakę, to i tak się całują. Już jest taki etap w parafii, że zasadniczo małżonkowie po prostu całują się na znak pokoju. Na niektórych mszach świętych mamy, że na początku mszy świętej ludzie podchodzą do siebie i mówią przepraszam. Jak mam msze święte dla dzieci, to mówię, to teraz podajmy sobie ręce na lewo, na prawo i przepraszam. I dzieciaki coś takiego zrobiły, ministranci między sobą. Przepraszam, nie mam za co. Przepraszam, nie mam za co. Musiałem zrobić korektę. Idziemy do rodziców. I wtedy już było... Zawsze jest za co. Dziecko wie, że mam na początku mszy świętej. Jest za co przeprosić. I to jest... Tego chce od nas Pan Jezus. To jest to umycie nóg. Że staję i otwieram się przed bratem, siostrą. Miłujcie się wzajemnie. Przeżywanie mszy świętej zupełnie, to jest zupełnie inny sposób. Zobaczcie, że my się koncentrujemy na Eucharystii bardzo indywidualnie. Bardzo indywidualnie. To jest do nawrócenia w nas. Nie teraz, żeby to torpedować czy rezygnować zupełnie, że ja nie mogę stać z Panem Jezusem, ale bardziej doświadczenie wspólnoty. Bardziej wspólnoty. To jest mocno w neokatechumenacie. U mnie w parafii jest 7 wspólnot charyzmatycznych i 9 wspólnot neokatechumenalnych. Więc jak mamy Wigilię Paschalną, to jest w kościele i jeszcze w 2 innych salach. Neokatechumenat ma swoje Wigilie Paschalne i wtedy oni, jak mają to 6- czy 7-godzinną taką Wigilię, to wychodzą na papierosa, dzieci wychodzą, wchodzą. To jest bardzo wspólnotowe. Bardzo. I myślę, że tego się możemy uczyć, żeby bardziej wspólnotowo Eucharystię przeżywać. Jeżeli taką zmianę zrobimy w sobie, bo my dzisiaj bardzo często na Eucharystii, cały czas jestem w kierunku modlitwy wspólnej, na Eucharystii często pytamy się o to, Panie Jezu, czy ja jestem Ciebie godny? Pytaliście się tak nieraz? Czy ja dzisiaj mogę pójść do Komunii Świętej? To jest pytanie. I to odpowiedź na to pytanie, czy to pytanie znaczy, czy ja jestem dzisiaj godny Cię przyjąć. To jest, dla mnie to jest tajemnica, że coś takiego się stało z naszym sercem w kościele, że my o to pytamy. A potem mówimy, Panie, nie jestem godzien. Dobra, ale znowu, czy jestem godny? No jestem, no to dobra. Ale oficjalnie muszę powiedzieć, nie jestem godzien, bo to wszystko Ty. Ale no dobrze, pytanie znowu będzie i tak to samo. W ogóle nie słuchamy tego, co mówimy.
Natomiast my się mamy pytać w Kościele, czy jestem głodny, czy ja mam głód Boga, czy ja Boga potrzebuję, czy ja się Nim idę obeżreć. Jak się idę obżerać Bogiem, było dobrze, będzie dobrze, to po co idziesz do komunii? I w momencie, kiedy staniesz tylko ja, to możesz mieć poczucie, jestem godny, bo obok jest mąż, nie był u spowiedzi drań. A ja jestem w porządku, a on nie. A nastolatek obok też jest nie w porządku. Idźże do spowiedzi, synu. Mamo, daj spokój, jestem w kościele, to jest dużo. Idź do spowiedzi, bo ja jestem godna, a ty nie. Natomiast coś innego zupełnie jest, jeżeli się pytam, czy jestem głodny Boga. A skąd się bierze głód? Że nie umiem kochać. Ja widzę po sobie, że głód wzbudzam, głód Boga, bo nie umiem kochać. Nie umiem kochać współbrata, nie umiem kochać kogoś, kto mnie denerwuje, kto źle mówi o mnie. Boże, nie umiem go kochać. Chcę Cię przyjąć, żeby Twoja miłość była we mnie. I to patrzenie sprawia, to bycie głodnym Boga, że zamiast oceniać po lewej, po prawej, bo ci nie idą do komunii, ci nie idą, to Panie Jezu, naucz mnie ich kochać. Nie potępiać, kochać, bo Ty ich kochasz, no, ale nie idą do komunii. No i właśnie Ty ich takich kochasz. Jak to możliwe? I to jest Bóg. To jest Eucharystia. Że Pan Jezus myje nogi Judaszowi, czy nie myje? Co? Spotkałem kilka parafii w tym roku, gdzie ksiądz mył nogi, bo biskup kazał, ale 11 mył nogi, a nie 12. Poważnie. To nie jest żart teraz. Pan Jezus też myje nogi Judaszowi, o którym wie, że go zdradzi. I to jest miłość. To jest Eucharystia. Kto tak potrafi kochać? Kto tak potrafi kochać? I to jest Bóg w nas. Ja nie potrafię tak kochać. I ilekroć na to popatrzę i z Judasza przejdę do mojej wspólnoty. Jest tam Judasz, czy nie? Jest. W każdej rodzinie jest Judasz. Jak jeszcze go nie widzisz, to pomyśl trochę dalej. Zaraz go zobaczysz. W każdej rodzinie jest Judasz. Jak w ten sposób stanę, to się otwiera, Boże, no nie umiem kochać. Mówię o miłości, nie umiem kochać. Proszę Cię, coś zrób z moim sercem, jestem Ciebie głodny. Daj, że przez Twoją obecność będę inaczej patrzył na brata czy siostrę. Dobrze, to jest, jeżeli chodzi o Eucharystię. Jeden wymiar modlitwy wspólnotowej, którym najczęściej uczestniczymy, zachęcam, żebyśmy przekraczali siebie w tej modlitwie i byli jako Kościół, jako rodzina, jako wspólnota i tak podchodzili do Pana Jezusa. Nie ja i Jezus, ale my i Jezus. On za nas oddaje życie. Za nas. A drugie takie spotkanie, które często mamy jako modlitwa wspólna, to jest spotkanie wspólnoty. W jakiejkolwiek jesteśmy wspólnocie. Rozumiem, że większość z nas w wspólnocie charyzmatycznej. Wspólnota charyzmatyczna ma swój rytm, zasadniczo taką budowę ma, że się modlimy o Ducha Świętego, uwielbiamy Boga, czytamy Słowo, komentujemy je i coś z tego Słowa wynika, więc jest modlitwa wstawiennicza albo świadectwo, albo coś innego i potem zakończenie, taka puenta nad całym spotkaniem. No i to jest budowa spotkania modlitewnego. W czasie spotkania modlitewnego objawiają się charyzmaty, to jest czas na prorokowanie, czas na słowo poznania. Bywa, że jest tłumaczona modlitwa w językach, modlimy się w językach. Problem ze spotkaniem modlitewnym jest wtedy, jeśli jest to jedyny moment, kiedy słuchamy Ducha Świętego w ciągu tygodnia. Mamy 1,5 godziny, żeby posłuchać Ducha Świętego. Kończy się to 1,5 godziny, no to Duchu Święty teraz... bo wracam do domu. A tam już takich chocków, klocków być nie może. Tam już nie będzie żadnego proroctwa, tam się już nie będę modlił w językach, bo teraz jest msza święta w kościele. Ksiądz mnie wyrzuci. Tutaj Duchu Święty nic nie rób. Macie tak? Ja mam.
przepraszam, Panie Jezu, niestety tak mam. Do dzisiaj mam w sercu takie wydarzenie, które miałem, nie wiem, z półtora roku temu, gdzie jest Eucharystia. To była Eucharystia dla wspólnoty, tam było części wspólnoty, tam było około 150 osób. I podczas przeistoczenia zaczyna mnie brać w gardle i widzę, zaraz się rozbeczę. I wtedy powiedziałem, Panie Jezu, nie teraz. Nie teraz. Uspokoiło się momentalnie. I przeszło dalej msza święta. Jak się skończyły słowa przeistoczenia, to powiedziałem Jezusowi, jeśli to jest konieczne, może być teraz. Ale nie było. Nie było niczego. I przeprosiłem Pana Boga po mszy świętej za to, że powiedziałem Mu nie teraz ze względu na ludzi. Bo nie chciałem, żeby było nie wiem co jeszcze. Bo nie miałem czegoś takiego nigdy i nie wiem, o co Bogu chodziło. Wiedziałem, że w tym momencie, gdybym pozwolił na to, co się dzieje, bym się rozbeczał i nie byłoby dalej znaczy może byłaby za 10 minut, albo pół godziny, albo za minutkę. Nie wiem, dalej msza święta. Nie pozwoliłem na to. Nie wiem, czego chciał Pan Bóg. Być może chciał mnie uwolnić od opinii. Powiedziałem Panu Bogu po mszy świętej, dobrze, następnym razem pozwolę. Nie było następnego razu. Na razie. Nie wiem, jak będzie. Ale to jest, bo jest poprawność. Bo jest pewne, są pewne rzeczy, które są i ja nie wychodzę poza to. Trzymanie na uwięzi Ducha Świętego. Na spotkaniu Ci pozwalam, ale poza spotkaniem nie. Poza spotkaniem przecież nie będę się modlił o uzdrowienia. Poza spotkaniem nie będzie modlitwy wstawienniczej. Kto z Was modlił się wstawienniczo w pracy? Ręka do góry. Podnieście wysoko, bądźcie świadectwem dla tych, którzy... Zobaczcie, ile jest osób. No może z 15 podniosło, 20 może podniosło rękę na całą grupę. Jesteście świadectwem, chyba że pozostali nie pracują, ale znaczy byście nie byli na forum, gdybyście nie pracowali. Więc pracujecie. Można się pomodlić w pracy. My mieliśmy taki ślub u nas kiedyś we wspólnocie. Ten ślub ma ponad 2 miliony obejrzeń na YouTubie, więc może widzieliście go. Przez to też, że tam tradycjonaliści się dopatrzyli masy uchybień na tym ślubie, między innymi to, że spowiadaliśmy wszyscy, odeszliśmy od ołtarza, żeby wyspowiadać, bo się okazało, że jak zaproponowaliśmy spowiedź ludziom na ślubie, to było tyle osób do spowiedzi. Jako prezent dla pary młodej. Ale potem byłem na weselu. To było jedyne wesele w moim życiu, na którym przeprowadziłem 1,5-godzinną modlitwę uwolnienia. Bo ktoś z gości o to poprosił. Bo mi się jeszcze nie zdarzyło. Po tym weselu dalej się nie zdarzyło. Na tamtym weselu była 1,5-godzinna modlitwa uwolnienia. Nie z powodu opętań, tylko ktoś zobaczył. Być może słyszeliście o modlitwie 5 kluczy, w ogóle o modlitwie, kiedy jestem w nałogach, w jakichś uciemiężeniach. Była taka potrzeba. Wesele nie jest po to. Ale Pan Bóg działa, kiedy chce. I nawet na weselu można znaleźć ciche miejsce. Najmniej nie do grzechu, tylko do czegoś dobrego. Dobrze. Jeszcze chcę Wam powiedzieć dalej o wspólnocie i przejdziemy do modlitwy w językach. We wspólnocie mamy pewne etapy w modlitwie. Pierwszy etap, tak jak mamy etapy w modlitwie indywidualnej, tak samo mamy etapy w modlitwie we wspólnocie. Przez pierwsze 2-3 lata z reguły jest zachwyt nad wspólnotą. To znaczy ogólnie wszystko mnie cieszy we wspólnocie. Modlę się, jest fajnie, idę z radością, ale przychodzi pewien taki moment, kiedy z pewnymi rzeczami we wspólnocie się już obyłem. I wtedy przychodzą kryzysy przez grzech, przez zazdrość. Na przykład jest modlitwa wstawiennicza i ktoś zwrócił mi uwagę. Jak ty się, nie mów tak głośno, bo ja nie mogę, bo mnie nie słychać. Mi uwagę zwracasz, babo? Takie myśli są wtedy. Mi? Że ja się modlę
Ja Boga słyszę przecież. Jak możesz mi tak mówić? Mówię teraz o tym, co się dzieje w sercu. Albo akurat trafił do mnie jakiś animator taki, który taki nie podchodzi mi. I z nim mam coś zrobić. I on teraz mówi proroctwo. Takie proroctwo? Zaczynam uwagę zwracać temu. Lider to powinien mi podziękować, a nie tylko innym dziękuję. To są tego rodzaju myśli. Ksiądz podziękuje po forum, ksiądz Piotr podziękuje ładnie i o jednej grupie zapomni. Jeżeli ta grupa jest na drugim etapie, czyli tego kryzysu, to mogą po takim forum powiedzieć, to więcej nie będziemy służyć. Nie widzi ksiądz naszej pracy? No to nie. To jest coś takiego, że trzeba każdemu docenić, bo jest zaraz niezadowolenie, które wchodzi. Ja mogę lepiej, ja jestem lepszy, proszę mnie docenić. I taki etap we wspólnocie modlitewnej indywidualnie mamy i to razi wspólnotę. I w końcu przychodzi po tym etapie modlitwa, że ja tu jestem tylko dla Boga. Nie potrzebuję dziękuję, nie potrzebuję docenienia, a nawet czasem jak nie ma, to oddaję to bardziej Panu Bogu. I ten etap jest już etapem służby. Potem jest kwestia dalej we wspólnocie takich etapów co do modlitwy. Trudne rzeczy to są, otwartości na nowych. I we wspólnotach bardzo często ranimy wspólnotę przez to, że zamykamy się, że nie jesteśmy otwarci na nowych. I mogę wam to powiedzieć na przykładzie, co mi Pan Jezus powiedział, to może nie będzie bezpośrednio ze wspólnotą, a tak to się przekłada, że we własnych grupkach jesteśmy. Na moich rekolekcjach Pan Jezus mi powiedział, że na mszy o uzdrowienie, które mamy u nas w Łodzi 2 razy w miesiącu, no tam zawsze jest około 2,5 tysiąca ludzi i wszystkie pierwsze rzędy to są stali bywalcy. Zawsze te same osoby, szaliki rozłożone, krzesełka zajęte. I Pan Jezus mi powiedział, musisz zadbać o młodych. Jak? Musi być dla nich miejsce. No ale nie jestem w stanie powiedzieć osobom, które są tutaj od zawsze na tym krzesełku i to jest moje miejsce, że no, to nie jest miejsce, że tutaj nie będziecie teraz siedzieli. I wtedy wymyśliłem, wywalam krzesełka, będą dywany. Dobrze, ale będziemy odciągać język. Wywalam krzesełka, będą dywany. I teraz, czyli osoby musiały przejść do tyłu, a tutaj były dywany dla młodzieży. Co słyszałem od ludzi, którzy od 15 lat, od 20, 25 chodzą na msze, są charyzmatykami? Ksiądz tylko na młodzież. Ksiądz odrzuca starszych. Ksiądz nie kocha ludzi. To są rzeczy, które słyszę. I to samo jest we wspólnotach. W momencie, kiedy zaczniemy zajmować się tylko nowymi, to zaraz będzie, to jest mi niewygodne. A ja? Ja jestem animatorem od tylu lat, mnie trzeba docenić. Ja prowadzę, nie, młodzi prowadzą. Nie. Tak funkcjonujemy we wspólnotach. Dobrze, teraz o modlitwie w językach i będzie modlitwa razem z zespołem na modlitwie w językach. Kto z was się modli w językach? Ksiądz popatrzy na nich. Jeszcze raz podnieś rękę. Jakieś 10%. Może 15%. Dobrze. To nie będzie lekko. Ale dobrze. To w takim razie powiem wam o modlitwie w językach. Krótkie świadectwo. Modlitwa w językach to jest taki bełkot, który się wydobywa, na który się trzeba otworzyć. Tak. Nie zawsze jest tak, że od razu modlitwa w językach to jest, że to jest od Ducha Świętego. Może być bełkot, który mówię i trochę sobie pobełkoczę. Tak jak dziecko gaworzy i trochę sobie powie pogaworzę i tyle. Jak ktoś mówi Ojcze Nasz, to od razu rozumie wszystkie słowa? Dzieci się uczą do pierwszej komunii. Przyjdź królestwo Twoje. Zapytajcie, co to znaczy dziecko. Nie będzie wiedział. A bądź wola Twoja? No nie wiem, zapytaj, czy rozumie. A Ty rozumiesz wszystko, co znaczy? Odpuść, jak i ja odpuszczam. Miałem taki okres, że zacząłem to rozumieć i przestałem to mówić. Tak? Ale wtedy miałem 18 lat. Czyli po ilu latach odmawiania tej modlitwy. I podobnie z modlitwą w językach. Dorastamy do tego, że Duch Święty w tym działa, ale potrzebuje się otworzyć na tę modlitwę.
I powiem wam, jak ja zacząłem się modlić w językach. Byłem wtedy na 3. roku w zakonie. Wcześniej miałem tylko traumatyczne doświadczenia z charyzmatykami i raczej nie widziałem się w tym. Ale poznałem mocnych w duchu w zakonie, otworzyłem się na to i mój kierownik duchowy, mój spowiednik w Krakowie wtedy powiedział mi: Remi, ty jesteś taki raczej zasadniczy. Myślę, że nie znacie mnie od tej strony, ale tak było przed przyjęciem Ducha Świętego. I ty jesteś zasadniczy, tak wszystko w ramkach patrzysz. Idź do takiej pani, którą prowadzę, to jest prorokini. Pomodli się nad tobą, to na pewno ci dobrze zrobi. Więc poszedłem do tej pani i była długa modlitwa. I w pewnym momencie ona mnie pyta, czy chcesz się modlić w językach. Ja mówię, że chcę. Więc trzymała dalej nade mną ręce i się modliła, żebym zaczął się modlić w językach. I mówi do mnie po 10 minutach takiej modlitwy: jak chcesz się modlić w językach, to otwórz usta. Naprawdę dla mnie to nie było jasne. Ja byłem przekonany, że Duch Święty otworzy mi usta. No to nie jest możliwe? No jest możliwe, że ja chcę, a Duch otwiera usta. Nie wiem, jakieś nerwościski jakieś, no jakkolwiek, no proszę mnie, otworzy mi usta. No, tak myślałem, że jest u ludzi, jak się modlą w językach. On mi nie otworzył ust, tylko ta pani mi mówi: otwórz usta. Miałem do niej zaufanie tylko ze względu na mojego spowiednika. Więc zacząłem otwierać usta. Ona się nade mną modli kolejne 10 minut, a ja otwierałem usta. Ona przerywa modlitwę po kolejnych 10 minutach i mówi: chcesz się modlić w językach? To wydobądź dźwięk. Szok. Ja wtedy sobie tak skalkulowałem w głowie. Ja usta, bo to zewnętrzne, a Duch Święty struny. Nie, to dla mnie było po prostu oczywiste wtedy, że to nie ja wydobywam dźwięk, tylko daję przestrzeń dla powietrza wydobywającego się z mojego, nie wiem, gardła. To robi Duch Święty. A ona mi mówi: wydobądź dźwięk. No i zacząłem wydobywać dźwięk, tak wewnętrznie śmiałem się sam ze siebie, jak mówiłem: karalala, titetetarala. No i po prostu, no, przecież tak każdy może powiedzieć. Ale potem poszedłem do mojego spowiednika po tej modlitwie i mówi: no i co? Zamodlimy się razem, tak? No i zaczęliśmy się modlić razem. Zacząłem się pomału otwierać i widzę, że gdy modlę się w językach, wtedy słyszę bardziej Boga w sobie. Że wtedy właśnie On mnie otwiera na przekraczanie, ale to się dzieje pomału. Są osoby, które powiedzą: mi tę modlitwę Duch Święty dał po prostu. Są takie osoby. Większość osób, które znam, zaczęły od tego, że mówiły: aaa. I to już było wow. Tak? Spróbuj gaworzyć jak dziecko. A my będziemy się modlić, żeby w to twoje gaworzenie weszła obecność Boża. Ok? Jak ktoś powie: ja nie chcę, to nie. Ja powiedziałem tej pani wtedy, że ja chcę. No więc otworzyłem, chociaż trwało to. Nie mamy 20 minut, będzie obiad. Ale spróbujemy. Że zapraszam, żebyśmy wzięli pieśń. Wstańmy wszyscy. Będzie podkład muzyczny. Zaśpiewamy jedną zwrotkę pieśni. I później zachęcam, żebyśmy na podkładzie muzycznym razem z zespołem po prostu odważnie zaczęli gaworzyć. Wznieś swoje ręce, to pomaga. Z wiarą wołaj. Serce me, Duchu.
Ty rozpalaj serce me, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Cię. Święty, prosimy Cię teraz, ogarnij nasze serca, daj nam odwagę otworzyć usta. Proszę Cię dla każdego z nas teraz o odwagę otworzyć usta. Nie przełamiesz się, nie będzie użycie języka. Przełamiesz się, zaczniesz gaworzyć. Proszę Cię, Duchu Święty, wejdź w to gaworzenie. Proszę Cię teraz, abyś wszedł w gaworzenie, które prowadzi. Słowa nie mają znaczenia, po prostu odważ się. Mów, jarla, jadnite, terala, rala, tata, tata, rala, kiedy daj Duchu Święty, stąp na nas. Twojej mocy stąp teraz na każdego we wspólnocie. Daj nam nową modlitwę. Jarla, jadnite, terala, rala, jadnite, terala, rala, rala, jadnite, rala, rala, jadnite, terala, rala, jeśli chcesz, wyciągnij ręce i wołaj. Otwórz usta, wydobądź dźwięk. Duchu Święty, wołamy, przyjdź do tej modlitwy teraz. Daj nam to doświadczenie, że Ty w nas teraz jesteś, że wypełniasz nasze serce. Zaśpiewajmy sam refren i jeszcze raz będziemy wołali w językach. Uwalniaj serce me, uzdrawiaj. Duchu Święty, uzdrawiaj serce me. Duchu Święty, uzdrawiaj serce me. Duchu Święty, uzdrawiaj serce me. Oczyszczaj serce me.
oczyszczaj serca. Chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. My chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Przełamał i spróbował. Dwie ręce do góry. Odważył się. Wcześniej się nie modlił w językach, a teraz się odważył. Ręce do góry. Księże Piotrze, kontynuować przez całe forum. Codziennie teraz, bo jak jest przełamanie, to teraz trzeba kontynuować, bo można to zaniedbać. Jeżeli tutaj na forum trzeba próbować, żeby próbować, próbować, próbować i Duch Święty będzie schodził do Twojego serca i wchodził w to gaworzenie. Usiądźcie jeszcze na moment. Zanim będą ogłoszenia przed obiadem, to w temacie wam powiedziałem, ile książek napisałem, ale mówię, chcę wam powiedzieć tylko o takich książkach za 10 zł, które mogą być dzisiaj za 10 zł. To jest książka Bierzcie i jedzcie. To jest książka o przeżywaniu Eucharystii. Żeby nie być godnym, tylko głodnym. To jest właśnie w tej książce wyjaśnione. I wiele rzeczy, które są związane ze wspólnotowym przeżywaniem Eucharystii. Także bierzcie i jedzcie. To jest dla was propozycja na rozwinięcie tego tematu. A druga, to jest moja książka, i druga, Ufni mężni do zadań specjalnych. Ta książka natomiast jest o charyzmatykach, o 6 prorokach ze Starego Testamentu, który każdy we wspólnocie przeżywał kryzys. Jest we wspólnocie, modlitwa wspólnotowa, doświadcza kryzysu, ucieka od wspólnoty, załamuje się, żeby potem do niej wrócić. I to jesteśmy my, albo nasi bliscy. Więc żeby pomagać, zobaczyć, że to, co w Biblii realizuje się w naszym życiu, to jest ta książka. I ostatnia rzecz, płyta o charyzmatach, Charyzmaty bez tajemnic. Tam są konferencje moje, Ingi Pozorskiej, ojca Tardifa, Serafino Falvo, Darka Jeziornego. Konferencja na temat charyzmatów, modlitwy w językach i inne. To wam polecam. Umocnych duchów na stoisku.